Dostaliśmy, widzowie, powtórkę od pana Styperka, który, wyobraźcie sobie, wbije w tej bitwie 3 odznaki tym pojazdem. 3 odznaki na T95-6. To jest niesamowita rzecz, wbić tym 3 biegłości. Pan Styperek musi być mega, mega mocnym zawodnikiem. Bez golda? Ty, jeszcze bez golda. Ej, ja nie wiem w tym momencie. Ja w tym momencie nie wiem, widzowie. Jak on to robi? Widzowie, jak sądzicie, jak on to robi? Najtrudniejszy czołg w grze zmarkować bez golda. Ten gość przeszedł wota. On po prostu przeszedł wociszkę. Niemożliwe. Dobry początek, bo sobie tego Lynxa posnajpił, ale czas leci, a damage'a tak dużo nie ma, co nie? Na pewno trochę mnie zastanawia, że pojechałeś do miasta bez golda. No tutaj jak sobie zobaczymy... No akurat na T77 starczy. Penetracja 258. Myślałem, że pojedzie na medy bez golda, co nie? No to losowanie na szczęście sprzyja graniu na zwykłych. Ładnie sobie farmi, ładnie sobie tego bezeta farmi. Po dachu? No, prawdopodobnie będzie go można przybijać po garnku. Ale to dopiero za miesiąc, po nerfie. Ten czołg jest za klanówki. O, Minotaur boki, myślałem, że wejdzie. Pociski gotowe, ale... Jest problem. Problem, bo... Trzeba mocno zaryzykować, żeby robić damage. Wyjazd na Minotauro kosztowny, wyjazd na ISA-3-2 kosztowny. Jedziemy, jedziemy w lewo. Chyba tego ISA-3-2 kolega chce upolować. Od prawej strony może jechać, bo tutaj już sojusznicy kontrolują. Lynx jeździ, tu jest bezpiecznie. Można podkać Super Conquerora. Jedzie, jedzie, jedzie! Minotauro, może bokiem, jest bokiem! Otwieramy ogień, szukamy gąski, siedzi, siedzi, do piachu! Jedzie Bezet. Minotauro na gąsce, siedzi, trzymany, ale koń, koń wychyla, dinga się, zdążymy jeszcze raz, Minotauro, szybko, gąska, pyk, chowamy się do lewej strony, bohater odbija do lewej strony, aby koń nie mógł mu przyfasolić i znowu gąska, siedzi, siedzi, jeszcze jedna, ostatnia, ostatnia, czy polosuje, nie polosowało, jeszcze kolejna. Pecha, 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 sekunda, leci, nie weszło, mega nie fart, jest koń. Bohater ma teraz opcję, tutaj koncentrować się na tym Minotauro, albo wycofać się. Jednak mówi, ja twardo cisnę, nie boisz tego konia. Ten koń mnie zastanawia, czemu on nie wychyla, czemu ten koń tu dalej cofa, czemu on nie zabija ciebie? To jest świetne pytanie. Wykorzystujesz nieogar konia. I strzał, kolejny, w bok, musi wejść. To musiało wejść, nie było innej opcji. Jedzie dalej. Jedzie po konia, ten koń zepsuł, ten koń schowany. Jedzie dalej, jedzie dalej, jedzie dalej, jedzie dalej, jest koń tyłem. Tu można by było HEK, nie no, nie warto, ryzykowne. Szukamy gąski, siedzi gąska. Jedzie dalej. Można objeżdżać. Można, ale można też na spokojnie. Taka wymiana w przyszłości będzie mega opłacana, wychylamy. Kolejny strzał, wyjazd do napłyta, siedzi, nie weszło, weszło w górną, za wysoko. No niestety,
Ale poprawka, szybko, szybko, dolna płyta siedzi. Zamykamy temat, jedziemy dalej, zostało jeszcze kilka czołgów. Jak Tiger prototyp przed nami. Rywale skampieni, w rogu mapy, trzeba jechać, mamy dość dużo życia. 9-4. Jest Jadzia, nie przebijesz jej bez Golda, tak, no niestety, to w dolną płytę tylko i w górną. Ale w jarzmu nie ma szans. Opcja 1, jechać po jak Tigera, opcja 2, snajpić, zobaczmy co zrobi bohater. Siemano, siemano panie Ralf. Chyba jedzie, dobra decyzja, bo Demecz ucieka, bitwa chyba wygrana, jedzie twardo, naciera. Jest Turtle, chyba zdekoncentrowany, baczat w krzaku, wykryty. Można otworzyć ogień. Nie weszło niestety, kończą się pociski. Jedzie, 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 Turtle, twardy zawodnik, ale może wejdzie w dolną płytę, nie wiem czy to weszło. Jak Tigera prototyp, łatwiej będzie przebić, dolna płyta, to musi wejść, tu nie ma dyskusji, siedzi pecha, teraz kolejna, w dolną, 2 sekundy, 1 sekunda, otwiera ogień, jedzie dalej, jedzie, bo wie, że przed nim czai się Turtle, ale bez Golda ciężko przebić, musi być w dolną płytę, ale weszło w dolną płytę, jest kołowiec brytyjski, on się przebije, on nie będzie miał problemu, przebija, jedziemy dalej, nacieramy cały czas przy okazji podświetlając, pyk, jedzie dalej, kolejny strzał piękny, no ale niestety WZ-a przebija bohatera bez dyskusji, ten czołg jest miękki, no i kurka, to jest koniec. Dla bohatera to jest już koniec, niestety. Bitwa no będzie wygrana, no tutaj SHPTK skończy tą WZ-tę. Kończy, chyba hekiem. No i proszę państwa, bohater po tej bitwie melduje się z 3 biegłościami. 9-3, 101 strzał na ślepo, 4K asysty. 3 biegłości na T956 bez Golda. No, to jest zawodnik niezaprzeczalnie potężny. Jest to mocny zawodnik, naprawdę. Ja bym czegoś takiego nie odwalił, widzowie. 4000 bitew mu to zajęło. 4000 bitew, wyobrażacie sobie 4000 bitew jednym czołgiem?